Czas na Młodzi debatują. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania debaty młodych. Młodych naukowców, aktywistów, studentów, młodzieży różnych zawodów z Polski i z całego świata. Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego S-Direct. Joanna Sozańska. Zapraszamy. Witam w takim razie Państwa serdecznie na debacie. Ja, jak część z Państwa wie, nazywam się Olga Barbasiewicz. Jestem adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu i właśnie korzystając z tej możliwości, że możemy robić wszystko zdalnie, co często mnie cieszy, a często martwi, witam Państwa z Milanówka chwilowo pod Warszawą i będę miała przyjemność poprowadzić debatę o Państwa potencjale na rynku zawodowym i nie tylko, o Państwa sukcesach, o Państwa porażkach. Z tego, co się orientuję, dołączyło do nas tutaj Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, co mnie bardzo cieszy. Dołączyli do nas absolwenci i studenci również Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego też chciałabym poprosić Państwa o powiedzenie kilku słów o sobie. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Ja może na początek drobna korekta. Jestem tutaj lekko obcy w tym środowisku, ponieważ ja studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obecnie. Z Uniwersytetem Jagiellońskim poza znajomymi nie mam wiele wspólnego, ale to się może zaraz zmienić, kto wie. Więc jeśli chodzi To widać, ma pan dużo, tak, dużo zna. Jeśli chodzi o kilka słów... Chciałem powiedzieć, że widać, że ma pan dużo znajomych, bo... nie dogadamy się. Proszę kontynuować, przepraszam, moderator nawalił. Nie, po prostu jakby jest rozbieżność pomiędzy kamerą a dźwiękiem, więc myślałem, że już mogę kontynuować, ale... A, okej. Okay. Rozumiem, proszę, że jakieś bardzo, cięcia proszę będą. Kontynuować. Tak, więc ja jestem studentem trzeciego roku finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wcześniej miałem średnią przyjemność studiowania matematyki na AGH. Mogę dodać, że jestem osobą bardzo aktywnie działającą w społeczności akademickiej. W zeszłym roku miałem przyjemność być członkiem zarządu, a konkretnie wiceprezesem do spraw relacji zewnętrznych w kole naukowym rynku kapitałowego Indeks, które jest największą organizacją studencką na właśnie Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Miałem także możliwość prowadzić tam swój projekt, który był kwartalnikiem finansowym. Wcześniej również na AGH byłem prezesem jednego koła naukowego, a obecnie skupiam się raczej na zawodowym aspekcie swojego życia, o czym mam nadzieję dzisiaj też trochę porozmawiamy. Łączę dwie funkcje: analityka w funduszu inwestycyjnym Nunatak Capital oraz klient partnera w startupie Pergamin. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te informacje. Teraz kolejna wyświetla mi się pani Joanna, dlatego pani Anno, parę słów o sobie proszę. Jestem związana również, tak jak pani doktor, z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Będę w tym roku kończyła tam studia licencjackie. Pracuję również obecnie jako młodszy specjalista do spraw należności w Motorola Solution. Jestem autorką projektu Jestem Biedronką, który został nagrodzony Złotym Wilkiem za najlepszą reklamę społeczną w Polsce. Byłam również praktykantem i studenckim ambasadorem PZU. Tam pracowałam nad VR-ami w Biurze Efektywności Sprzedaży oraz jeszcze właśnie na Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu byłam przewodniczącą sekcji japońskiej, jednocześnie będąc mentorem w Zwolnionych z Teorii. Dziękuję serdecznie. Dołączyły do nas również, jak wiem, osoby z Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Halino, czy jest tam pani, czy może pani powiedzieć kilka słów o sobie? Tak, jestem tutaj, reprezentuję dzisiaj Biuro Karier, ale też jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w biurze zajmuję się coachingiem kariery i treningiem umiejętności i rozwijaniem umiejętności miękkich, czyli pomagam też w takim gładkim przejściu od czasów studiowania na rynek pracy w formie właśnie indywidualnych konsultacji, spotkań ze studentami, absolwentami i szkoleń.
Cieszę się, że dzisiaj tutaj mogę być i porozmawiać z studentami, też i studentem innej uczelni. Myślę, że może pojawi się ciekawa dyskusja, jak widzimy perspektywy. Dziękuję pani serdecznie. Z moich informacji wynika, że są to wszyscy członkowie naszej debaty. Czy o kimś jeszcze zapomniałam, czy chyba wszyscy, prawda? Wszyscy zostali poproszeni do głosu, dlatego zacznijmy. Może zostanę przy pani Halinie, która jest widoczna teraz na ekranie. Pani Halino, po co my w ogóle studiujemy na tym uniwersytecie, czy jagiellońskim, czy ekonomicznym? Przecież karierę da się zrobić i bez tego papierka. Przecież w Nowomowie wykształciuchy zajmują dość takie niepozorne, że tak powiem, miejsce. Po co nam wykształcenie? Karierę i dobre pieniądze da się zrobić bez tego wykształcenia uniwersyteckiego. Trochę zaczepnie, oddaję pani głos. No przecież na to pytanie myślę, że każdy powinien sam sobie trochę odpowiedzieć, dlaczego zdecydował się lub się nie zdecydował na studiowanie na uczelni wyższej, ale ja myślę, że studiujemy z różnych powodów i niekoniecznie jest to zawsze wykształcenie się tak w jakimś zawodzie i odniesienie sukcesu finansowego. Studujemy też, żeby poznać ciekawych ludzi, żeby stworzyć sobie sieć kontaktów, która nam może później pomóc w tym sukcesie. Oczywiście studujemy po to, żeby rozwinąć też nasze zdolności myślenia analitycznego, żeby wymieniać, ale chodzi o doświadczenie, poznanie ludzi, zmiana miejsca zamieszkania, poznania prowadzących. Nie zawsze mamy możliwość spotkania tak wybitnych profesorów w codziennym życiu, w pracy, którą zdobędziemy. Może poświęcić ten czas na naukę, na poznanie nowej perspektywy, na wyjazdy zagraniczne, udział w konferencjach, programy Erasmus, udział w kołach studenckich, brań udziału w dyskusjach, wydarzeniach, które wszystko to, co jest związane z życiem akademickim, bo to nie są tylko tak ćwiczenia i wykłady, ale też wszystko to, co dzieje się po zajęciach i aktywność studentów, którą podejmują lub nie. Dużo osób zaczyna oczywiście już pierwsze swoje doświadczenia zawodowe w trakcie studiów. No właśnie, te doświadczenia, chciałabym podjąć te doświadczenia zawodowe i przeskoczyć do kolejnej osoby. Pani Jasiu, przecież pani studiuje, jak co mi pani właśnie uświadomiła nadal u nas w instytucie, a jednak panią kojarzę mocno z robienia kariery, czy w cudzysłowie, czy naprawdę, o tym nie wiem, więc niech pani powie nam kilka słów na ten temat. Czy warto w ogóle coś robić na studiach? W sensie, może lepiej wykorzystać 5 lat na Erasmusy, na konferencje właśnie, na poznawanie, na zdobywanie nowej wiedzy, czy też ten krok dalej, ta kariera jeszcze w trakcie 5-letnich bądź 3-letnich studiów opłaca nam się? Myślę, że to pytanie sprowadza się do tego, jak dobrze wykorzystać czas na studiach i myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo trzeba odpowiedzieć sobie, w jakim miejscu chciałoby się znaleźć po tych studiach. I nie musi być nawet one ściśle określone, ale jeśli mamy chociaż taki zarys, gdzie się widzimy gdzieś tam w przyszłości, to można dołożyć do tego właśnie to, co oferują nam studia, czyli na przykład koła naukowe czy inicjatywy studenckie, bo dają one nam na przykład duży zasób nowych umiejętności, czy właśnie potwierdzają te doświadczenie dla przyszłych pracodawców, że coś już potrafimy zrobić, ale jeśli mamy taką możliwość, mamy na to środki i odpowiednio dużo czasu, możemy tak naprawdę swoją karierę zawodową zacząć już na studiach. Bardzo to przyspiesza cały proces zdobywania doświadczenia i też fakt, że jest się studentem, ułatwia troszeczkę dostanie na przykład pracy w miejscu, w którym chciałoby się w przyszłości pracować na łatwiejszych warunkach, właśnie przez to, że jest się studentem. Ja nie poszłam na staże czy na praktyki, tylko od razu zaczęłam pracę, bo zdałam sobie sprawę, że ja bym chciała połączyć te doświadczenie i studia, bo tak naprawdę te doświadczenie będzie podstawą, ale wykształcenie wspaniale je uzupełni, bo da mi dużo narzędzi, nie tylko praktycznych, lecz również takich intelektualnych, abym mogła odpowiednio interpretować to, co robię, rozumieć swoje działania, czy po prostu zdobywać praktyczne umiejętności, które chcę później przełożyć na pracę, w której się widzę w przyszłości.
Pani Maćku, mogę tutaj dodać coś. Myślę, że też jeśli chodzi o te praktyki i staże, faktycznie teraz coraz częściej też jest możliwość tak już przeskoczenia tego etapu i zaczęcia pracy tak od stanowisk juniorskich, ale praktyki staże to jest takie bezpieczne środowisko, żeby zdobyć to pierwsze doświadczenie w takiej sprzyjającej atmosferze, sprzyjających warunkach, gdzie jeszcze mamy mentora, gdzie jeszcze możemy sprawdzić, czy dana branża, dane stanowisko odpowiada gdzieś naszym, tak jak mają się nasze wyobrażenia do rzeczywistości, więc to jest takie bezpieczne przejście i też możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia, które pomoże w przyszłości, też będzie takim punktem odniesienia, okej, co już wiem o pracy, jaka jest kultura pracy, w jakim środowisku się dobrze czuję, w jakim nie. Ja się bardzo zgadzam. Przepraszam. Dziękuję. Jakbym mogła wrócić do moderowania, chciałabym udzielić jednak przy przewadze kobiet głosu panu Maćkowi, który też poprosiłabym, żeby odpowiedział na to pytanie i podzielił się swoim doświadczeniem. Czy warto pracować już na studiach, czy lepiej na studiach, wykorzystać czas na koła naukowe, na wyjazdy zagraniczne, a dopiero potem w wieku tych potencjalnie 24 bądź też 22 lat zacząć karierę zawodową. Ja myślę, że tutaj, tak jak tutaj Joasia już zdążyła powiedzieć, każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć indywidualnie. W moim środowisku, akurat mojego koła naukowego, zdaję sobie sprawę, że żyję w pewnej bańce, jeśli chodzi o otoczenie najbliższych znajomych, natomiast u nas praktycznie nie ma osób, które na drugim, trzecim roku nie pracują, jednocześnie studiując i angażując się w życie koła naukowego. Wiadomo, zależy w jakim stopniu i na jakiej intensywności każdą z tych aktywności sobie w swoim życiu układają i porządkują. Natomiast muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy zaangażowanie się w pracę zawodową w dużej mierze obniżyło priorytet, jeśli chodzi o mój nacisk na wykształcenie. Natomiast też jest to związane z tym, że jak każdy może sobie wyobrazić lub nie, nasza wiedza o studiach jest bardzo odległa od rzeczywistości, dopóki się na nich nie pojawimy, więc też wybory są mniej lub bardziej przemyślane. Tutaj mogę zrobić tylko szybki trend, że moje pierwsze studia, które zmieniłem, zostały wybrane, że tak powiem, zupełnie na zasadzie zainteresowań, a rzeczywistość okazała się tutaj dość boleśnie wyrażająca to, więc te studia zmieniłem, no i akurat trafiłem w środowisko, które jest bardzo prozawodowe, bardzo stawiające na aktywności właśnie w działalność w kole naukowym, projekty, w przypadku wielu osób kosztem wykształcenia, bo bardzo wiele osób jest w stanie już tę karierę robić w trakcie studiów. Ja staram się złapać jakiś balans, natomiast bywa to trudne, szczególnie w sytuacji takiej, w której ja się znajduję, mam nadzieję, że o tym też się uda później chwilę opowiedzieć, gdzie po prostu ofert kierowanych bezpośrednio do organizacji jest dość dużo, więc myślę, że pokusa raz, że zarobkowa, a dwa, zdobycia doświadczenia już bardzo wcześnie, bo jest na to popyt, nie tylko w mojej organizacji, ale w wielu innych, może być tutaj przeważające. Bardzo dziękuję za te słowa i można byłoby znowu wrócić do pytania, po co nam to wykształcenie, ale chciałabym zadać teraz pytanie tutaj zarówno do pani Haliny z Biura Karier, jak i do studentów. Czy jednak ta praca nie przeszkadza w pobieraniu edukacji? To jest, jak państwo to godzą, po co państwo to godzą i znowu być może podchwytliwe pytanie, czy nie lepiej na zaocznych? Więc jakbym mogła poprosić panią Halinę, że tutaj o odpowiedź może sprecyzuję jeszcze pytanie do Biura Karier. Jak Biuro Karier na przykład umożliwia studentom połączenie tego stażu i tych właśnie pracy i znaczy pracy i studiowania, pracy w formie stażu, jak rozumiem, i studiowania, i do studentów, czemu nie zaoczne? No przecież sami państwo się przed chwilą przyznali, że jednak no nie do końca da się to wszystko pogodzić. No to i myślę, że trzeba mieć przede wszystkim na uwadze to, że staże i praktyki często są przeprowadzane nie w pełnym wymiarze godzin, to jest zazwyczaj 20 czy 30 godzin tygodniowo, można odbywać wakacyjne praktyki i staże albo zdecydować się, że się poświęci tak 2-3 miesiące
na to w roku, niekoniecznie tak w czasie sesji na przykład. Więc myślę, że to jest wszystko też do ustalenia pomiędzy pracodawcą czy prowadzącymi zajęcia. Tutaj jeśli chodzi my jako biuro karier, w tym wspieramy, to oczywiście publikujemy ofertę staży i praktyk, umożliwiamy kontakt z pracodawcami, czy to w formie targów pracy, czy szkoleń, spotkań, prezentacji danych firm czy instytucji, więc raczej staramy się zapewnić taki bezpośredni kontakt z pracodawcą i możliwości tak, omówienia tego, jak to może wyglądać, jakie są praktyki, ile trwają, w jakim wymiarze, czego można się w trakcie nich nauczyć. To jest do zorganizowania. Myślę, że tutaj najlepiej chyba wypowiedzą się moi współmówcy, którzy łączą różne działania razem ze studiowaniem. To pani Jasiu, proszę. Tak. A ja od początku byłam na studiach dziennych na Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Po drugim roku, właśnie w czasie wakacji, podjęłam praktykę w PZU, bo właśnie słyszałam dużo bardzo dobrych opinii o nich. To była pełnowymiarowa praca od lipca do września. Zdecydowałam się na praktykę ze względu na to, że zależało mi, żeby to była umowa 3-miesięczna, bo później wyjeżdżałam na studia do Tokio. I wtedy, kiedy pracowałam w PZU, głównie dlatego, że byłam na początku zainteresowana tak właśnie głównie efektywnością sprzedaży, zaczęłam dowiadywać się dużo o tym, jak mają obudowaną całą kwestię praktyk i staży. I to uświadomiło mi to, jak bardzo pracodawca musi również zabiegać o właśnie tych najbardziej aktywnych studentów, o tych, którzy chcą rzeczywiście coś robić i próbują połączyć i studiowanie, i pracę. I są gotowi się być bardzo w wielu miejscach, ustąpić czy dopasować się, byleby mogła taka osoba połączyć studia i pracę. Łącznie z tym, że to mnie zszokowało, że byli w stanie nawet próbować dostosować się do tego, by mogła dalej pracować, będąc na innym kontynencie tak naprawdę. A więc dopasowanie się do godzin pracy i studiowania w tym samym mieście, to tym bardziej nie powinien być problem w wielu dziedzinach. Co natomiast teraz do stałej pracy w czasie studiów? Jest to oczywiście ciężkie, ale jest wiele obszarów, którymi się nawet nie sądziłam, że kiedyś mogę zainteresować, bo plany studenckie są najczęściej od tam tych wczesnych godzin, powiedzmy, na naszym instytucie, więc zaczęłam patrzeć, na jakim obszarze mogłabym świadczyć swoje usługi, żeby nie wymagało ode mnie bycia w tym czasie. Więc teraz jako specjalista do spraw należności zajmuję się na przykład tylko Kanadą, co pozwala mi pracować od godziny 14 do 22 i idealnie nie zazębia mi się plan w żadnym miejscu dzięki temu. Więc dużo rzeczy można albo spróbować samemu dostosować, albo zapytać, bo to też jest bardzo jakby teraz popierane w wielu miejscach, żeby móc po prostu powiedzieć liderowi o swoich potrzebach i jeśli jest się ciekawym pracownikiem wartym zatrzymania, można dużo dostosować pod siebie po prostu. Panie Maćku, a pana doświadczenie? To tak, bo tutaj wspomniała pani o studiach zaocznych. Ja myślę, że dokładnie jeśli chodzi tak. o studia zaoczne, to jest temat też taki bardzo, powiedzmy, wynikający z tego, jak o wykształceniu i o studiach mówi się w naszych domach, w naszych rodzinach. U mnie na przykład temat studiów zaocznych nigdy wcześniej się nie pojawił, ponieważ no, na początku rozważałem wyłącznie studia dzienne. Jak szedłem na studia, to moim pomysłem głównym na życie była nauka. W ogóle nie rozważałem pracy. Wyłącznie myślałem o studiach. Co ciekawe, kiedy jeszcze studiowałem matematykę, to tam perspektywy zawodowe dla studentów wyglądały zupełnie inaczej niż po zmianie uczelni i też środowiska, co za tym idzie, ponieważ studia właśnie matematyka na AGH były na tyle wymagające, także czasowo, że tam poza jakimiś pracami, czy to dorywczymi, czy jakimiś, powiedzmy, w gastronomii na przykład, wielu studentów owszem również pracuje, nie pracował praktycznie nikt do końca licencjatu na pewno. Bardzo niewiele osób, jeśli ktoś to wcześniej. Więc też jakby pewna trudność kierunku, czy to ile on wymaga wkładu własnego także po czasie spędzonym na uczelni, jest rzeczą bardzo ważną. Natomiast jeśli chodzi o studia
zaoczne dalej, bo to ja na przykład w kontekście magisterskich rozważam w tym momencie. Dlatego, że moja kariera, pozwolę sobie użyć tego słowa, gdzieś skrążyła się na przestrzeni ostatniego roku, może roku i trzech miesięcy, potoczyć na tyle szybko, że prawdopodobnie chciałbym więcej czasu na pracę poświęcić. Odnosząc się jeszcze tylko krótko, żeby nie zajmować jakoś dużo czasu do tego, co zdążyła Joasia powiedzieć, jak najbardziej jest bardzo duża elastyczność wśród pracodawców, żeby się dostosować do tych właśnie studentów, w których dobre sprawowanie swoją drogą warto inwestować. Natomiast to w dużej mierze zależy od firmy. Na pewno korporacje mają większe takie możliwości. Ja w takim typowo korporacyjnym środowisku spędziłem 3 miesiące i tutaj nie robiąc oczywiście żadnej antyreklamy, raczej wolałbym nie wracać. Natomiast mam duże szczęście pracować w mniejszych firmach od powiedzmy pół roku i tam już z tym dostosowywaniem się jest troszeczkę ciężej. Wiadomo, żyjemy teraz w rzeczywistości pandemicznej, więc da się to dzielić czasowo w taki sposób, że i studia, i praca jest zdalna, jest przez komputer, więc można podzielić pracę i studia w taki sposób, że podzieli się na przykład ekran na pół. Wiadomo, że wtedy no, efektywność może być średnia, ale na przykład moja obecna praca, gdzie po prostu jestem członkiem działu sprzedaży, nie może się odbywać w takich godzinach, jak tutaj Jasia powiedziała, że dostosowuje się do kontynentu. Ja mam na przykład stałe godziny pracy. No obecnie nie studiuję, więc no bo jakby tak korzystam jeszcze z roku wakacji. Natomiast kiedy jeszcze był rok akademicki, no zazębiało mi się to często. Było czasami ciężko pogodzić zajęcia i pracę, no więc wiadomo, no tutaj jest potrzebna rozmowa z pracodawcą, jeśli się ma z nim dobry kontakt, no to jest troszeczkę łatwiej, ale czasami była to sztuka wyboru po prostu, co mogę poświęcić, czy mogę pracować trochę później, czy może nadrobić to w weekend. Miałem często taką możliwość, czy po prostu któreś zajęcia opuścić. Tak to wyglądało. No właśnie, kariera zawodowa Państwu się świetnie rozwija. Często pytanie, pasja czy zdrowy rozsądek, korporacja czy mniejsze firmy? I nadal chciałabym drążyć, jako że to jest debata studencka, temat, czy te studia w takim kształcie, jakie są teraz, przydają się, czy powinniśmy coś zmienić? Pandemia na pewno to zweryfikowała i to ten podział ekranu z pewnością wielu osobom pozwolił na połączenie pracy i kariery naukowej. Czy to działa? Czy może powinniśmy coś zmienić w tych studiach? Być może sami przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, tutaj mam na myśli panią Halinę, mają jakiś pomysł na to pytanie. Czy te studia w obecnej formie się przydają? Czy bez stażu, albo z tym dwutygodniowym stażem, bo niektórzy moi studenci szybciutko na 2 tygodnie na staż i po sprawie w ogóle mają jeszcze rację bytu we współczesnym świecie. Pani Halino, proszę. Ja znowu myślę, że trochę, jeśli chodzi o studiowanie i w ogóle podejście się do życia, mamy trochę z tego świata tyle, ile sobie weźmiemy, tak samo ze studiowania, tyle, ile umiejętności, wiedzy, doświadczeń wyciągniemy i jak to przekujemy później na pracę zawodową, to wszystko zależy od nas, od naszej aktywności. Więc myślę, że przy planowaniu ścieżki kariery, bo studia często wybieramy ze względu na zainteresowania, czy już się interesujemy jakimiś trendami na rynku pracy i widzimy, że to jest ważny element w naszym CV, w naszym portfolio. Ale myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na takie 3 pytania, czyli jak już myślimy o tym przejściu i połączeniu studiów z rynkiem pracy, z przejściem do myślenia o karierze zawodowej, o planowaniu kariery zawodowej, to jakie są moje mocne strony, czyli w czym jestem dobry, w czym, jakie są dla mnie ważne wartości, czego szukam w pracy. I tutaj w przypadku pana Macieja korporacja może nie szła po drodze z tymi wartościami, tak, umiejętności może tak, ale dziś na wartościach pojawił się dysonans. No i też trzeci aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, to jakie są oczekiwania rynku pracy, czyli jakie branże się rozwijają,
jakiej specjaliści są najczęściej zatrudnieni. Dopiero to połączenie tych trzech różnych aspektów pomoże gdzieś w przejściu i w zaplanowaniu tej ścieżki kariery, bo jeśli chodzi o zainteresowania i pasję, to czym często się kierujemy w tym pierwszym wyborze albo czego szukamy w pracy, nie zawsze też daje chyba to spełnienie. Tak mi się wydaje, że spełnienie daje praca, która jest stabilna, w której sens wierzymy, w której uważamy, że także ma znaczenie. A pasja często dopiero się pojawia wtedy, kiedy już osiągamy mistrzostwo w jakiejś umiejętności, w jakimś działaniu, w jakimś procesie i może to być wtórne do pracy. Nie wiem, co myślą o tym studenci, ale rzucam to do dyskusji. Może pan Maciek teraz, proszę bardzo. W porządku. Ja może szybko odniosę się do tego, co pani Halina zdążyła powiedzieć. Trafna, myślę, diagnoza, jeśli chodzi o wartości w moim przypadku. Ale jak najbardziej też sądzę, że z jednej strony jest to kwestia tego, na ile możemy się do wielu spraw dostosować sami, czy na ile sobie je dobrze przemyślimy. I na tej podstawie coś zaplanujemy, ale też mogę mówić tutaj bardziej o doświadczeniach swoich i powiedzmy kolegów i koleżanek, że bardzo często zdarza się tak, że jakaś oferta, jakaś sytuacja po prostu na nas trafia. My tego wcześniej nie kalkulowaliśmy, że taka sytuacja się pojawi. I myślę, że w tym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także teraz, kiedy okazuje się, że wiele prac można wykonywać w ogóle zdalnie. Też to, co sobie wcześniej zdefiniujemy, może podlegać bardzo dużym fluktuacjom. Ja akurat, jeśli mogę coś powiedzieć o swoim doświadczeniu, to ja na przykład pracowałem zdalnie jeszcze zanim była pandemia, rok przed, bo taki akurat miałem staż dziennikarski. A na samym początku rozpoczęciu się pandemii, jeszcze przed zamknięciem szkół, uczelni i tak dalej, też rozpocząłem pracę zdalną, więc w sumie 3 z 4 prac zawodowych miałem zdalne, no więc też jakby istnieje dużo takich możliwości, ale 2 moich ostatnich prac w ogóle nie szukałem. To znaczy po prostu oferta w jakiś sposób pojawiła się, była bardzo interesująca i musiałem sobie na bieżąco dostosować. Było to o tyle ciekawe, że ja sobie założyłem, że zeszły rok poświęcę w całości na mój projekt, na koło naukowe i że nie będę sobie zaprzątał głowy pracą, bo wiedziałem, że będzie ode mnie to wymagało po prostu kolejnego nakładu czasowego, a jeszcze trzeba mieć jakieś życie osobiste poza tym natłokiem obowiązków. Ale oferta okazała się na tyle ciekawa, że po prostu poszedłem w to. I moja zmiana pracy teraz też była niezaplanowana, bo zostałem po prostu, tak powiem, wypożyczony do zaprzyjaźnionej firmy. No i wypożyczenie zakończyło się transferem, też zostałem. Więc powiedzmy, że tutaj z jednej strony to, co pani Halina słusznie powiedziała, trzeba sobie identyfikować to, co się chce robić. Pasja może się pojawić też w trakcie, ale czasami są rzeczy, które po prostu nas zaskoczą, po prostu nas trafią jak błyskawica i nagle okaże się, że to jest to, albo coś jest na tyle interesujące, że po prostu ciężko z tej szansy nie skorzystać. Mhm. Ja uważam, że... No właśnie, tutaj jeszcze, żebym się wtrąciła, zadałam też pytanie Państwu i tutaj bardzo się cieszę, że Pan Maciek poruszył kwestię, że jednak pasja też może być na pierwszym miejscu i może coś z niej potem dalej wyjść. Pani Halinie, dziękuję za tę uwagę w drugą stronę, zachęcającą nas do tego, żebyśmy coś robili i stawali się w tym mistrzami. Ale Pani Jasiu, Pani była bardzo aktywna w kole naukowym, jak Pani wspomniała na początku. Druga część mojego pytania brzmiała, po co nam w ogóle studia w tym konkretnym modelu? I tak, żeby troszeczkę jeszcze sprecyzować to moje zapytanie, do czego Pani się przydała praca w kole naukowym i do czego przydała się, oprócz gratuluję wyjazdu do Tokio, do czego przydała się Pani wiedza uzyskana na studiach azjatyckich, prawda? Pani studiowała, jak dobrze pamiętam, specjalność Japonia. Czy Pani się to przydało?
I czy studia w tej formie mają jeszcze jakąś rację bytu? Jak najbardziej tak, bo uważam, że każde studia mają sens, jeśli potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego je wybieramy, bo dopóki nie mamy jakiejś bardzo wąskiej dziedziny, gdzie nie ma innej drogi, że na przykład, nie wiem, chcę być lekarzem, to ciężko bez studiów lekarskich, ale jeśli mamy właśnie taki pomysł, że ja na przykład od samego początku wiedziałam, że chcę pracować w korporacji i jednocześnie nie chciałam pójść z tłumem po prostu tak automatycznie, okej, to musi być ekonomia albo zarządzanie. Stwierdziłam, że studia azjatyckie, gdzie ten rynek też mnie sam w sobie interesuje, sprawi, że moje myślenie zostanie zweryfikowane o świecie, bo świat się nagle okaże dużo większy, bo nigdy temu nie poświęcałam czasu. Poznam ludzi, którzy myślą w inny sposób, mają też inne powody, dlaczego na studia poszli. I bo na koniec dnia, kiedy chce się znaleźć w tym miejscu, w którym by się chciało, często ludzie nie zwracają uwagi na to, jakie ma się studia, bardziej sam fakt posiadania dyplomu jest jakby jakimś tam dowodem posiadanego poziomu inteligencji i dopiero takie pytania jak dlaczego byłeś na tych studiach, dlaczego na przykład robiłeś tak dużo projektów, po co je robiłeś, weryfikują, jakim typem człowieka się jest. I tak jak nigdy nikt nie zapytał mnie, czy o oceny, czy o to, w którym miejscu w rankingu jest na przykład Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, to właśnie to, co było, to, co zmieniało zawsze to rozmowy i to, że się kończyły na przykład dużo większym sukcesem dla mnie, to właśnie poprawna odpowiedź na to, czego oczekiwałam od studiów. I wierzę, że na przykład w przypadku takich humanistycznych studiów, jak tak jak na przykład właśnie na instytucie, to one czy w formie zdalnej, czy w formie stacjonarnej mogłyby być tak samo bardzo wpłynąć na moje życie, bo ja wiedziałam, że chcę dostać i tej właśnie wiedzy od specjalistów, którzy tam pracują. Także pani onografu nie zapomnę do końca świata, jak zrozumiała, jak dzięki temu troszeczkę bardziej zrozumiała, na przykład jak polityka funkcjonuje w kraju, który mnie interesuje. Ale też... Nie pamiętam, na jaki monograf pani chodziła do mnie, ale... I literatura japońska też się stała bardziej interesująca właśnie na pani zajęciach. Bardzo dziękuję za reklamę, to się nagrywa. Proszę się zapisywać na monografy. Polecam. Otwiera bardzo głowę wiele fajnych miejsc, ale to, co uważam za największą wartość na przykład stacjonarnych studiów, bo wszystkie te wykłady byłyby tak samo dobre przez internet, ale to, co na przykład stacjonarną rzecz, najlepszą, której się nie da podrobić, to jest kwestia ludzi, których poznałam na tych studiach, bo robiłam te na przykład wszystkie rzeczy z kołem, bo to nie chodzi tylko o festiwal, ale czy o konferencje, czy jakieś wyjścia dla ludzi, to, że raz, że chciałam być po prostu liderem, chciałam przez te wydarzenia, wiadomo, udowadniałam na przykład później pracodawcy, że tak, potrafię zarządzać czasem, pieniędzmi i tak dalej, ale fajne było to widzieć ludzi, którzy byli bardzo tak schowani, że oni na przykład, nie wiem, jak nie spełniają każdego punktu na wymaganiach do swojej pracy, to się nie zgłoszą, nagle robili jakieś rzeczy, bo chcieli je zrobić dla mnie, bo na przykład mnie lubili, czy chcieli pomóc kołu, robili to i zyskiwali właśnie dużo tej takiej pewności siebie, że w zasadzie często wystarczy chcieć i spróbować. I to było właśnie fantastyczne, że można było skupić dookoła siebie dużą grupę ludzi, którzy nagle stawali się tym, kim chcieli być, a nie sądzili, że mogą, bo po prostu potrzebowali takiego lekkiego pchnięcia, żeby spróbować. I to chyba, to najbardziej lubiłam, czy właśnie w ogóle w kole naukowym, że tam ludzie dużo się o sobie mogą dowiedzieć, bo ktoś daje im narzędzia do ręki i wierzy bardzo w nich, że mogą to zrobić. Dziękuję za tę wypowiedź. Tak, pani Maćku. Zaraz panu oddam głos, tylko jeszcze zadam jedno pytanie od ciekawej wykładowczyni, jak tutaj ciekawski, może bardziej w ten sposób, bo naprawdę chcę powiedzieć duże wow na to, co państwo robią. I moje pytanie brzmi, co państwo wpisywali do CV? Bo przecież CV w państwa przypadku, przynajmniej tak mnie uczono jeszcze w biurze karier dawno temu, kiedy ja kończyłam studia, powinno być krótkie, jednostronicowe, a tutaj tyle działań i państwo muszą jakoś wziąć i przyciągnąć tego pracodawcę. Jak państwo to zrobili? Co państwo wpisywali w to CV? Jak państwo zachęcali do swojej osoby, wykorzystując to?
co działo się na studiach. Panie Maćku, może pan rozwinąć ten temat, połączyć z tym, co pan chciał przed chwileczką nam powiedzieć. Tak, dziękuję za głos. Ja jeszcze chciałem dosłownie półminutowy wtręt odnośnie poprzedniego pytania, bo słusznie pani zwróciła uwagę, a ja całkowicie pominąłem kwestię tego, czy studia mają sens w tej formie, więc ja chciałem tylko zachęcić wszystkich słuchaczy, że do wyborów takich, żeby iść na studia wyłącznie z ciekawości, bo to, co ja się powiedziała, jest bardzo ważne, żeby studia mają poszerzyć naszą świadomość świata, wszystkiego, co się dzieje naokoło i też otworzyć nam głowę na nowe rzeczy. I tutaj jest jedna moja przestroga, że poznałem bardzo dużo osób, które w jakiś sposób oczekują, że studia dadzą im umiejętności praktyczne. Czasami do nas dookoła na rekrutacji przychodziły osoby i mówiły: o, słyszałem, że załatwiacie pracę. To ich najbardziej interesowało. A w praktyce wydaje mi się, że te pierwsze doświadczenia zdobywa się dlatego, że po prostu się chce coś zrobić, coś więcej, coś nowego, wyjść przed szereg. Dlatego studia w tej formie jak najbardziej mają rację bytu, bo po prostu poszerzanie swojej wiedzy i świadomości jak najbardziej jest zawsze w cenie, przynajmniej moim zdaniem. A wracając do pytania kolejnego, które pani zadała, co się wpisuje do CV? To jest temat, który mnie prześladował od liceum, bo jak starałem się jeszcze jakieś prace, że tak powiem, gastronomiczne, bardzo wczesne, gdzie naprawdę zastanawiałem się, co mam wpisać. Potem na studiach okazało się, że wiele rzeczy, które robiłem właśnie w liceum na początku, miały dużą wartość, to znaczy wolontariat, działalność w lokalnej redakcji miejskiej, miasta, z którego pochodzę, z Bielska-Białej. To były bardzo ważne jakby potwierdzenia, umiejętności, które pozwalały stwierdzić choćby, że potrafię pracować w grupie, że w jakimś stopniu jestem wyczulony na potrzeby drugiego człowieka, prawda, co można też później przełożyć na pracę z klientem, w jakim stopniu, wiadomo, to się później weryfikuje w rozmowie. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, to było okrągłe zero. I jakby przez pewien czas poczytywałem to za pewną wadę, ale potem pomyślałem sobie: hej, nie masz doświadczenia, to znaczy, że jesteś jakby możliwy do uformowania, zrób z tego zaletę, możesz powiedzieć, że chcesz spróbować wszystkiego, dowiedzieć się czegoś nowego w dowolnej dziedzinie. To spełniało na początku swoją rolę. No później było już tak, że żeby CV się zmieściło na jednej stronie, żeby było krótkie i zwięzłe, to zacząłem stosować triki graficzne, gdzie można coś upchnąć, żeby niczego nie pominąć, niczego nieistotnego, znaczy niczego istotnego. Początkiem tego roku zacząłem już wyrzucać rzeczy z CV, ale staram się bardzo mocno gdzieś podkreślać, że właśnie działania w kole naukowym, co konkretnie robiłem, czy brałem udział w jakimś odczycie, przeprowadziłem analizę spółki i zrobiłem z tego prezentację, pomogłem organizować konferencje. Każda rzecz, która pokazuje, że potrafi się pracować w grupie, że ma się własną inicjatywę i wydaje mi się, że pomijany, bo na studiach nie jest to do końca może tak wyraźnie wskazane, ale każda rzecz, która wiąże się z jakimś projektem, z jakąś inicjatywą, szczególnie studencką, to są wszelkie umiejętności odnośnie rozwiązywania problemów. Ponieważ jeśli się organizuje coś, powiedzmy jakieś wydarzenie, można multum sytuacji sobie wyobrazić, na pewno każdy z nas jest sobie w stanie to przywołać, jakie się pojawiają trudności po drodze. I na początku tak naprawdę kariery to są rzeczy, o które chyba pracodawca pyta najchętniej. To znaczy, okej, robisz, fajnie działasz, no ale problem pojawił się, ktoś nie przyszedł, nie odebrał, nie oddzwonił, trzeba było zaprosić nowego prelegenta, co robisz? Tak, rzeczy, które sprawdzają tak naprawdę, czy nam można powierzyć jakąś odpowiedzialność, jak my sobie z tym poradzimy, jak my do tego podejdziemy. Więc dziękuję pani Maćku, bo nas czas goni. Pani okay. Halino, a co pani nam doradzi? Ja myślę, że mogę trochę połączyć też te dwa wątki, które się pojawiły, to co powiedziała pani Jana i teraz pan Maciej, że myślę, że wszystko, co robimy w życiu, czy to w ramach studiowania, czy naszej działalności dodatkowej, może się połączyć ze sobą, może się przydać w pracy. I
Tak jak pan Maciej powiedział, że czasem planujemy jakąś ścieżkę kariery, a pojawia się super oferta i zupełnie zmienia nam to tor, że nie wszystko da się też przewidzieć, zaplanować, to ja myślę, że okej, jest to miejsce na ten taki szczęśliwy przypadek, czasem szczęśliwy traf, ale on też uderza, czy spotyka osobę, która jest na to przygotowana, czyli jest też odpowiednią osobą, żeby odpowiedzieć na tą ofertę, czy już ma te umiejętności, doświadczenia i wiedzę. Więc ile w tym tak naprawdę jest przypadku, można się teraz zastanawiać, jednak ten grunt jest przygotowany i stwarzamy, czy zwiększamy sobie szansę na to, że ten szczęśliwy przypadek też trafi, nawet jeżeli mamy już jakąś obraną ścieżkę kariery. Zawsze może się pojawić coś niespodziewanego, jakaś super okazja, super oferta, ale nie pojawi się i nie będziemy w stanie na nią odpowiedzieć, jeżeli nie będziemy na to przygotowani, a myślę, że studia i cała a nasza aktywność wokół studiowania pomaga nam w tym. Okej, czyli powinniśmy wpisywać, tak, byliśmy przewodniczącą koła, przewodniczącym koła, braliśmy udział w tym i w owym, mamy takie kwalifikacje, zdobyliśmy takie doświadczenie, jakbyśmy mogli doradzić tutaj słuchaczom S-Direct, co powinniśmy tak naprawdę włożyć w to CV, mówiąc tak, jesteśmy po, my tutaj cały czas promujemy Uniwersytet Jagielloński, przepraszam Panie Maćku, czyli jesteśmy po Jagiellońskim, dużo działaliśmy, zatrudnijcie nas. Też, jeśli można taką techniczną wskazówkę wtrącić, to w CV jest zawsze odpowiedzią na konkretną ofertę, czy kierujemy je do konkretnej osoby, do konkretnej instytucji, konkretnego pracodawcy i wybieramy z tych naszych doświadczeń, z tej naszej skrzynki z narzędziami, co umiejętności, wiedzy, które tam nazbieraliśmy, to co jest istotne w danym miejscu, na danym stanowisku dla danego pracodawcy. Jest to opis wszystkiego, co przeżyliśmy w ciągu życia i wszystkich umiejętności, wiedzy, doświadczeń, które zgromadziliśmy, ale wybieramy te informacje, które są istotne w danym miejscu, które mogą zainteresować osobę, która będzie czytać to CV, które odpowiadają na jakieś wymagania, oczekiwania stawiane przed nami. Dziękuję Pani Halino. Pani Joasiu, właśnie pytanie do Pani. Czy w czasach COVID jest trudniej czy łatwiej? No bo mówimy o pracy, Państwo znaleźli pracę wcześniej, prawda, przed tymi ciężkimi czasami COVID, teraz dużo mówi się, nie ma pracy. Ja dołączyłam w kwietniu, tak jak już COVID trwał. Właśnie. Tak, dokładnie. Właśnie kwestia jest taka, że COVID zmniejszył wiele rynków, ale też wiele powiększył, więc pracy można szukać cały czas, jeśli chodzi właśnie chociażby o te, które przykładowo zapewniają dostawy, towar, jakieś usługi powiedzmy szpitalom, wojsku, policji, czy ogólnie obsługą się zajmują, bo tam powiększyło się bardzo, jakby dalej jest bardzo dużo ofert, dalej są otwarte oferty stażowe czy praktyk. To jest kwestia teraz tylko udowodnienia tego, że jest się odpowiednią osobą, którą chciano by zatrudnić. Dlatego to jeszcze a propos tego CV, że po prostu dostosować je do tego, do kogo się składa, więc jeśli nie będzie to firma konsultingowa, to kłaść na początku same twarde umiejętności, wykształcenie, UJ podkreślić trzema najlepiej jeszcze kreskami, bo tak, że tym się podpisujemy, ale jeśli to są właśnie takie bardziej zawody, które mają łączyć wiele umiejętności, to ja na przykład zawsze stawiam na pierwszym miejscu projekty, projekt tam jest, ten Biedronką, czy ten festiwal Japonia 4D, bo to jest coś, co na przykład otworzyło mi drzwi, podejrzewam, że właśnie ten projekt i festiwal do PZU, bo to, tam nie są sami ubezpieczyciele czy finansiści, tam jest multum innych ludzi, więc bardzo polecam programy staży i praktyk, bo to jest takie, szczególnie właśnie w PZU, bo to jest takie miejsce, w którym się dowiadujemy, że te umiejętności, które mamy ze studiów, można opisać wszystko, bo one mogą później realnie mieć wpływ na to, co robimy dalej i że się dostajemy właśnie w dane miejsce, bo to są umiejętności, które są prawdziwe i są mierzalne, bo jesteśmy w stanie odpowiedzieć na realne pytania. I tak jak jeszcze a propos covidowego, covidowy jeszcze bardziej właśnie rynek zweryfikował to, jak potrafią sobie ludzie radzić w takich sytuacjach. Nie, bo ja na przykład pracuję właśnie od pół roku i jeszcze ani razu nie byłam w biurze. Więc pytanie, czy tego, jak się potrafimy dostosować, to teraz jeszcze większą jest jakby zaletą na rynku pracy. Zostały nam dosłownie dwie minutki naszej rozmowy, przynajmniej tak zostałam uprzedzona, żeby te 45 minut zamknąć. Dlatego chciałabym każdego z Państwa poprosić o kilka zdań, dosłownie minutka, nie więcej, skierowanych zarówno do naszych słuchaczy, młodych słuchaczy, często studentów, zachęcających ich do podjęcia
pracy przy jednoczesnym studiowaniu, ale słucha nas też wielu wykładowców, ja jestem wierną fanką SDirect24, do tych, którzy tworzą dla Państwa ten potencjał kształcenia, czyli do wykładowców, do szkoleniowców, do trenerów, coachów. Proszę o takie podsumowanie, dlaczego warto i co powinno być kontynuowane, a być może co powinno się zmienić. Oddaję głos, może Pani Joannie jest tutaj na wizji, więc Pani Joannie, jakby mogła Pani nam króciutko podsumować, a potem Pan Maciek i na końcu najbardziej doświadczona z nas wszystkich, Pani Halina, proszę. Jako dla samych, może do tego jak pisać właśnie programy i tak dalej, uważam, że każdy program, który jest uzasadniony, dlaczego coś robimy i daje się temu szerszy kontekst, szczególnie dla osób, które może na początku nie są danym tematem zainteresowane, sprawia, że wiedzą lepiej, jak ułożyć sobie to w głowie i bardziej też ich to interesuje, bo uważam, że jeśli ludzie widzą cel, jakiś znak na końcu drogi, to dużo chętniej w tym kierunku zmierzają, więc jakby ustawianie każdej rzeczy, pomimo tego, że jest online, czy pomimo tego, czy jest stacjonarnie, powinna być bardzo uzasadniona i traktowana na poważnie zawsze, to właśnie chyba to takie najważniejsze, bo bardzo to, co mnie najbardziej bolało w czasie studiowania zdalnego, to gdy automatycznie było zakładane, że studiowanie zdalne jest tym studiowaniem gorszym, w czasie którego można oszukiwać, spać i to samo można tak naprawdę robić na stacjonarnych studiach. To jest kwestia tego, jak się podchodzi do nauczania i do bycia nauczanym. A i dlaczego warto podjąć pracę? Dlaczego warto iść na staż? Po to, żeby zdobyć nowe doświadczenia, ale też dowiedzieć się, co chce się i nie chce robić i mieć jakiś punkt odniesienia też do samego siebie, bo teoretyczne sytuacje są teoretycznymi sytuacjami. Dopiero kiedy staniemy w tym stresie przed zrobieniem czegokolwiek, sprawia, że następnym razem poradzimy sobie lepiej albo będziemy wiedzieli, czego nam jeszcze brakuje i czego powinniśmy się nauczyć. Dziękuję bardzo. Panie Maćku, za, przeciw i proszę nam ładnie podsumować. Ja nie będę się bardzo rozwijał o tym, co na temat programów kształcenia, bo Jasia bardzo dobrze to powiedziała. Ja tylko też nie obrażając szczególnie swojego uniwersytetu, chciałbym zaapelować, żeby weryfikacja może tego, jak się prowadzi te zajęcia, była trochę dokładniejsza niż na ten moment, bo my mieliśmy na moim roku przynajmniej niejednokrotnie takie sytuacje, że niektórych prowadzących trzeba było troszkę, tak powiem kolokwialnie, dziubać, że my chcemy, halo, my chcemy z tych zajęć wyciągnąć coś. My wiemy, że się nie chce, ale chcielibyśmy mimo wszystko. Więc i też, żeby po prostu wykładowcom, którzy mają innowacyjne podejście do zajęć online, ich po prostu nie utrudniać. Ja miałem świetnego profesora, który zrobił nam cały przedmiot na grupie na Facebooku i wyszedł dużo lepiej niż zajęcia, które były stacjonarnie. Akurat miałem możliwość porównania. Więc to tyle, jeśli chodzi o zajęcia, natomiast jeśli chodzi o głos do studentów, to podejmowanie pracy czy inicjatyw przede wszystkim dlatego, żeby się sprawdzić. Wiadomo, no, takie inicjatywy premiują może trochę bardziej osoby, które są ekstrawertyczne, ale mimo wszystko dużo pracy także operacyjnej przy różnych wydarzeniach, nawet organizowanych przez organizacje studenckie, można nabyć. To też jest bardzo później istotne. Natomiast jest takie słowo, którego ja nie lubię, ale challenge'ować się, i ja bym go użył, że to jest to, dlaczego warto. Że można się po prostu sprawdzić, rzucić się na głęboką wodę i tak naprawdę staż, czy nawet bardziej po prostu w organizacji studenckiej jakieś zaangażowanie się, jeśli by nam miało nie wyjść, jeśli się boimy, jest dużo większą poduszką tak naprawdę, bo nic nam się nie stanie. Możemy sprawdzić, czy nam to pasuje, czy w danej roli się sprawdzamy i nikt z nas z tego powodu nie wyrzuci z pracy, po prostu nie stracimy źródła utrzymania. Więc jak najbardziej próbujcie pracować, organizacje studenckie, nawet bym troszkę wyżej postawił, pracować pewnie i tak będziemy całe życie, a pewne rzeczy można robić tylko na studiach, więc zachęcam bardziej nawet do organizacji studenckich. Dziękuję.
Ja na koniec chyba powiem tak, że ważne jest, żeby ustalić taką swoją strefę wpływu, obszar, na który ode mnie zależy i który ode mnie nie zależy. Czasem zmiana programu nie jest taka łatwa, można go krytykować, można debatować długo nad tym, jakby mogło być lepiej, ale z perspektywy studenta czy przyszłego absolwenta, który myśli o wejściu na rynek pracy, to może warto się zastanowić, na co mam wpływ i działać w tym obszarze swojej aktywności. Mam wpływ na to, z jakich możliwości korzystam, z tego, co oferuje uczelnia, życie studenckie, czy jestem aktywny, czy nie, czy zdobywam to doświadczenie, czy nie i w jaki sposób mogę sobie tak zapewnić najlepszy start, czyli bardziej przejść od takiego właśnie może zastanawiania się, jak to będzie w obliczu pandemii koronawirusa, kolejnego lockdownu, na przykład jak to wpłynie na rynek pracy. Mamy tylko tą rzeczywistość, w której jesteśmy tu i teraz i może warto się bardziej zastanowić na tym, co ja realnie mogę robić, jakie działania mogę podjąć, z jakich zasobów mogę korzystać, z jakiego wsparcia. No to zrobię reklamę biura karier, czyli czy mogę się spotkać z doradcą, z coachem kariery, czy mogę spotkać się z absolwentami, którzy mogą pełnić rolę mentora dla mnie, czy pójdę na szkolenia, które są organizowane z pracodawcami, czy pójdę na targi pracy, czy zaangażuję się w działania tak koła studenckiego, organizacji studenckich, czy zaangażuję się w wolontariat, czy pójdę na praktyki, staż, to jest wszystko w obszarze kontroli, to jest to, co możemy robić, a czasem sytuacja, jaka jest na rynku pracy, jaka jest sytuacja na uczelni, jacy prowadzący nam się trafią, jaki program, no to nie zawsze od nas zależy i może warto skoncentrować uwagę i energię na tym, co możemy robić i korzystać z możliwości, które mamy. Serdecznie Państwu dziękuję w imieniu S-Direct 24 i moim własnym. Ja nazywam się Olga Probasiewicz i było mi bardzo miło prowadzić tę debatę. Troszeczkę przeciągnęliśmy ją o kilka minutek, ale było mi niezwykle miło i łączmy wszystko. Spacery z prowadzeniem debat czy pracę ze studiami. W tych czasach mamy dużo możliwości i cieszę się, że nauczyliśmy się je wykorzystywać. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.